28 kwietnia w sali audytoryjnej Centrum Dziedzictwa Kulturowego odbyła się prezentacja mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych. Wniosek o wyposażenie Pruszkowskiej Straży Miejskiej w taką makietę pojawił się już pod koniec zeszłego roku. Radni, oceniając potencjalny koszt urządzenia, nie wyrazili zgody na zakup sprzętu. Będą to produkty, które będą wzbogacać naszą edukację wśród dzieci, szczególnie naszych pruszkowskich szkół. Są to elementy, jak już wspomniałem wcześniej, prezentowane w ubiegłym roku, element domku jednorodzinnego i jezioro, las, wszystkie rzeczy dobre i złe, które się dzieją w otoczeniu w okresie wakacyjnym, w okresie wypoczynku, jakie możemy zaobserwować. Pomogła nam Fundacja Drogi Mazowsza, za co serdecznie panu prezesowi dziękuję, panu Adamowi Sobieraj, jak również sfinansowane to zostało ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PZU. To jest koszt 97 170 zł. To są dwa inteligentne, interaktywne urządzenia. W prezentacji urządzeń uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i pruszkowskiej oświaty. W wydarzeniu wzięli także udział uczniowie naszych szkół. To właśnie w celach edukacyjnych zostały zakupione mobilne makiety, które już zaraz wyruszą w trasę po placówkach oświatowych. Zajęcia odbywać się będą w klasach. Dzieciaki uczestniczące w zajęciach, grupa wiekowa praktycznie bardzo szeroka, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a nawet od przedszkoli, bo edukację zaczynamy jak najwcześniej, do szkół podejrzewam, tutaj musimy dopiero to przetestować, ale podejrzewam, że tak, do szkół ponadpodstawowych będą dzieciaki, młodzież podchodzili, będą oglądali sobie makietę na żywo, będą wskazywali zagrożenia pożarowe, jakie w poszczególnym pomieszczeniu, w każdym pomieszczeniu tej makiety są umiejscowione. Nie tylko w pomieszczeniach domu mieszkalnego, ale również w pomieszczeniach symulacji lasu. Następnie będziemy dokonywali tak zwanego aktywnej symulacji, czyli symulacji pożaru. Dzieci dowiedzą się, jak ważny jest porządek w pokoju, że rodzice, którzy marudzą dzieciom, posprzątaj wreszcie swój pokój, nie marudzą tylko dlatego, bo jest bałagan, ale marudzą również przede wszystkim dlatego, że chcą, żeby zachować bezpieczeństwo. W każdym pomieszczeniu z tego urządzenia pożar wybucha z innej przyczyny. W jednym jest to tanie lampki na choinkę, w innym jest to bałagan śmieci w kotłowni, jeszcze w innym ktoś się bawi zapałkami, jeszcze w innym ktoś suszy pieluchę na lampce i wiele, wiele innych tego typu zagrożeń. Dzieciaki oprócz tego, że zobaczą, jak szybko rozchodzi się pożar po domu, to również nauczą się, jak ważne jest wietrzenie. W tym domu również mamy zatkane kratki wentylacyjne. Czasami niestety takie kratki znajdujemy zamknięte, zasłonięte w różnych mieszkaniach. Przez kratkę wentylacyjną nie może uciec czad, nie może uciec dym, może nastąpić nawet śmiertelne zaczadzenie. Młodzi ludzie na zajęciach powiedzą, będą próbowali wytłumaczyć, jak wygląda czad. Dzieciakom się wydaje, że czad to jest ciemny dym, czarny, ciężko pachnący, a tymczasem jest to bezwonne, bez wyglądu, które po prostu bardzo szybko zabija. Makiety zostały w całości sfinansowane przez Fundację Drogi Mazowsza i Fundację PZU. Urządzenia jeszcze w tym roku szkolnym zawitają w pruszkowskich szkołach i przedszkolach. Nad akcjami edukacyjnymi pieczę będzie trzymała Pruszkowska Straż Miejska, a edukatorom merytoryczne wsparcie zapewni Państwowa Straż Pożarna.